Dostałem dość fajny temat w tym roku, dlatego że wszyscy tutaj przede mną i wczoraj też mówili, jak coś robić, a ja chyba jako jedyny dostałem temat, jak czegoś nie robić. A jeszcze w dodatku jestem Polakiem, a Polacy lubią narzekać, więc będę narzekał. I w dodatku, jak zobaczyłem ten temat, bo to nie ja go wymyślałem, ta Akademia E-Commerce Managera działa tak, że tematy są gdzieś tam proponowane, to się ucieszyłem, bo tutaj nie ma tej informacji, jak sobie z tym radzić. To jest po prostu 7 błędów, czy też 7 grzechów, które ja zidentyfikowałem, na które proszę was wszystkich, żebyście uważali, ale nie na każdy znaleźliśmy panaceum, bo gdyby tak było, to nie trzeba byłoby o tym mówić. Ja nazywam się Krzysztof Daniel, pracuję w Creative Style jako dyrektor techniczny. Od 11 lat pracuję jako menadżer. Mam wykształcenie informatyczne i project managerowe. Jestem Scrum Masterem przez 10 lat. Przez 10 lat wdrażam też Magento. Na co dzień interesuję się bardzo kulturą DevOps i kolekcjonuję certyfikaty. Grzech numer 7, na który, ponieważ w tej konwencji, jak zobaczyłem to 7, to pomyślałem 7 grzechów głównych project managera, więc grzech numer 7, na który project manager nie do końca, moim zdaniem, ma wpływ, albo przynajmniej w niektórych projektach nie do końca ma wpływ, to niedokładna oferta. I mógłbym tutaj dużo mówić, ale każda agencja, okej, ja patrzę z punktu widzenia agencyjnego, ale te same problemy, które tutaj będziemy omawiać, dotyczą też firm, które mają in-house wdrażany e-commerce. Także tutaj nie zniechęcajcie się, to jest pierwszy slajd taki trochę agencyjny, ale później będzie bardziej generycznie. Więc my dostajemy czasami takie zapytania. Potrzebujemy Zalando, ale z oświetleniem. Potrzebujemy wszystkich potrzebnych integracji i Allegro. Dlaczego Allegro nie jest wszystkim Enigma? Jeżeli nie mamy szansy porozmawiać z takim klientem, bo to jest wszystko, to powstają czasami oferty, które są nieprecyzyjne. Nieprecyzyjne są wymagania, nieprecyzyjne są też oczekiwania, bo to zupełnie co innego. Jeżeli mamy oczekiwanie, hej, potrzebna jest integracja z ERP, ale gdzieś tam później w projekcie pojawi się wymaganie, no ale to ERP się musi synchronizować co minutę, a mamy 70 tysięcy produktów, to jest coś, niespodzianka. I na tą niespodziankę musi project manager być przygotowany, wiedzieć i dopytać. I super prezentację dzisiaj robił Marcin Rano, gdzie właśnie był cały framework pokazany, jak rozmawiać z klientem na etapie warsztatów na temat oferty, żeby uniknąć takich niespodzianek w późniejszym etapie projektu. I zaczynamy teraz z grzechami czy z błędami project managera, na które już ma realny wpływ po tym, jak już oferta jest zaakceptowana. Brak priorytetów. Bardzo popularne jest obecnie projekt, jest podejście do wytwarzania projektów zwinnych, a więc agile. A tam znowu bardzo popularne pojawiło się takie określenie MVP. Minimalny produkt. Dostarczmy minimum i potem to rozbudowujmy. To jest obrazek, który powstał lata temu. Natomiast ja wolę tą wersję przez Luka Wróblewskiego stworzoną, która pokazuje, że budujemy produkt, który rozwija się. To znaczy najpierw dostarczamy te najbardziej potrzebne funkcjonalności, a potem zwiększamy w tym produkcie jego złożoność, aby na koniec zbudować coś, co naprawdę jest już bardzo skomplikowane i dostarcza pełnej satysfakcji klienta. Ale tutaj klient też już był zadowolony. I to jest super ważne. Tutaj mamy to jeszcze na przykładzie, iPhone'a i jego aparatu, gdzie najpierw był aparat, potem jeszcze można było robić filmy. Potem doszła do tego możliwość włączania i wyłączania lampy, panoramy poklatkowych i tych wszystkich bajerów, które są, okej, mogłyby być tu wypisane, gdyby ekran był troszeczkę ostrzejszy, ale już tutaj pierwsi użytkownicy iPhone'a byli super zadowoleni z tego, że można było robić zdjęcia, a potem było już tylko lepiej. I gdy project manager nauczy się tak myśleć o sklepie, hej, skoncentrujmy się najpierw na tym, co jest najważniejsze, na ścieżce zakupowej, a potem dodajmy RecoEngine i zmieńmy jak gdyby tą kolejność, poukładajmy, co jest super istotne na początek, co na koniec, to na pewno będzie łatwiej. Niestety, tak jak wspomniałem, minimum e-commerce jest rozbudowane, to znaczy nie możemy powiedzieć, zróbmy homepage i idziemy live. Tym bardziej, jeżeli
robimy relaunch sklepu, tak? Mamy sklep, który przechodzi z Magento 1 na Magento 2 albo z jakiejś innej platformy na Magento 2. To jest tam bardzo, bardzo dużo funkcjonalności, do których i użytkownicy są przyzwyczajeni, a jeszcze bardziej project manager myśli, że są przyzwyczajeni, czy też stakeholderzy myślą, że są, że jest przyzwyczajony. Ale bardzo istotne jest, aby to wszystko poukładać i powiedzieć, zróbmy najpierw ten tunel sprzedażowy, tak? Więc to, co potrzebujemy, żeby sprzedać. A potem dodajmy do tego może nawet jak jest PDP, nie róbmy go całego, można z niego wyrzucić, nie wiem co, opinię o produkcie i dodamy je później. Poukładajmy to w ten sposób, żeby jak najszybciej uzyskać wszystko. I w tym za chwilę to będzie jeszcze wspomniane, ale właśnie, żeby uzyskać wszystko dość wcześnie, trzeba uzyskać dane o produktach. O tym będzie jeszcze za chwilę. A dlaczego tak? Ano dlatego, że tak jak wspomniałem, większość projektów obecnie tworzonych jest w Agile'u. Złożyliśmy już ofertę, a więc mniej więcej wiemy, w jakim budżecie się poruszamy, wiemy, jaki mamy zespół, więc to, czym możemy żonglować, to właśnie zakres prac. Tym bardziej, że jeżeli zdecydujemy się na Agile, a więc dialog, nie ten stary system wytwarzania oprogramowania, gdzie po prostu klient mówi, dobrze, to ja chcę sklep i za, nie wiem, pół roku przychodzi i mówimy, tadam, oto jest ten sklep, tylko gdzieś tam jest ta iteracja, spotykamy się, bez względu na to, czy to jest Scrum, czy jakikolwiek inny sposób tworzenia programów zwinnych, to zawsze jest ta iteracja i co dwa, czy trzy tygodnie, co miesiąc spotykamy się wszyscy, to znaczy i zespół deweloperski, i stakeholderzy, czy tam te osoby, które są zainteresowane sklepem, no i wreszcie project manager na takie okazanie, na demo, gdzie sobie po prostu oglądamy już, gdzie ten progres prac jest, jak wygląda sklep. Jeżeli to coś, co tam jest, się nie podoba komuś, albo zespół deweloperski jednak inaczej zrozumiał to, co miał zrealizować i zrealizował to inaczej, to jest ten moment na feedback, a więc na zmianę. Może się okazać, że a teraz jak to widzimy na sklepie, to jednak tego nie potrzebujemy, więc będziemy to wyrzucać. Więc gdzieś tutaj to żonglowanie scope'em jest ważne i project manager, sterując tymi priorytetami i mówiąc tak, może rzeczywiście nawet wymagałoby jeszcze jednej iteracji, żeby coś tam poprawić, ale przejdźmy na razie dalej, a potem tam wrócimy i zapiszmy to sobie gdzieś. Sterowanie tą ważnością jest dość ważne. Grzech numer 5. Każdy z innej kategorii. Te pierwsze trzy były troszeczkę związane z ofertą, z tym, jak pracujemy. To jest coś, co pojawia się dość często i nas troszeczkę boli. Znowu nie do końca project manager ma na to wpływ, chociaż powinien mieć tego świadomość na etapie tworzenia projektu, że design zostanie zorganizowany albo przez jakąś agencję kreatywną, albo przez jakąś firmę, która właśnie analizuje UX. Te wyzwania, które tam się pojawiają, to że często ten design czy też te rekomendacje UX są totalnie oderwane od Magento. I tak, moglibyśmy powiedzieć, że no ale przecież każda agencja czy każdy zespół deweloperski po prostu realizuje zadania programistyczne, a więc dostosuje to. Ale te dostosowania czasami są bardzo kosztowne, utrzymanie tego jest bardzo kosztowne. Jeżeli chcemy to integrować z wtyczkami, to będzie jeszcze bardziej kosztowne. I czasami byłoby lepiej, żeby po prostu iść na jakiś mały kompromis i zrobić to, jak my to mówimy, the Magento way i prościej, ale jeżeli to jest, jeżeli ten design został stworzony wcześniej, a więc stał się tym waterfallem, waterfall w zarządzaniu to takiej kaskady wodospadu, gdzie najpierw robimy design, potem robimy implementację, potem robimy testy, a potem idzie na produkcję i teoretycznie nie możemy się cofnąć, to jest właśnie ta pułapka, gdzie design jest wcześniej, już został stworzony, agencja, która na nim pracowała, mówiła, dla nas to już jest temat zamknięty, dlaczego wy chcecie jeszcze w tym zmian, na podstawie deweloperów, którzy wcześniej nie mieli właściwie szansy zaudytować tego. Więc jeżeli tutaj jakiś wniosek, jak sobie radzi z problemem, to project manager powinien po prostu upewnić się, że jeżeli zewnętrzna agencja będzie pracować z designem, to będzie miała również czas w czasie projektu, kiedy zespół deweloperski nad tym pracuje, na nanoszenie zmian i poprawek. I że wszyscy, nie tylko zespół deweloperski i graficy, ale również wszystkie osoby decyzyjne, są o tym poinformowane, że ten design, który został zrobiony i wszystkim się już podobał i został zaakceptowany, może się jeszcze zmienić z różnych powodów. Między innymi dlatego, że ERP też się rządzi swoimi prawami, o czym za chwilę. Ale może być też taka sytuacja, że jednak agencja powie, ale dla nas to jednak jest temat zamknięty. Nie chcemy się już to bawić, te zmiany to już by był za mały temat, nie wracamy tam. Wtedy
Okej, wtedy to już jest też troszkę za późno, ale project manager może zaproponować, jeżeli już wie, że ta agencja będzie nawet wcześniej pracować i nie ma czasu już pracować później. O, tu jest niestety kod, który zasłania. Może będzie widać. Może zaproponować, zacznijcie pracować w tym opisanym pod tym linkiem i jeszcze za chwilę drugim systemie design systemu, czyli agencja kreatywna nie dostarcza tylko po prostu kolejnych widoków dla strony głównej, dla strony produktu, dla... Dobra, design system. Co, jeżeli agencja chce jednak pracować w tym systemie waterfallowym, mając wcześniej, to niech przynajmniej odrobi lekcje i przygotuje tak zwane pattern library albo jeszcze lepiej style guide. Pattern library to po prostu jeden taki wielki szablon, gdzie widać, jaka jest użyta typografia, jakie są odstępy, jak headliny mają wyglądać, jak mają wyglądać guziki. Takie drobne rzeczy, z których potem agencja albo zespół deweloperski, który musi kontynuować tą pracę, może korzystać, a nie domyślać się tego na podstawie gotowych widoków tylko strony głównej, czy też strony produktu i strony kategorii i tak dalej. A style guide to jeszcze odrobinę więcej, a więc taki mindset, który mówi, jak też ci designerzy myśleli, że jeżeli jest jeden nagłówek duży, to nie należy już układać dużego innego nagłówka na tej samej stronie. To pozwala jeszcze lepiej zrozumieć następnemu zespołowi, jak myślała pierwsza agencja i kontynuować w tej samej mantrze ten cały design. Tu by było cokolwiek widać, gdyby to był lepszy ekran. To jest screen z jednego z takich pattern library, które my stosujemy w sklepach Magento. Bardzo prosty i jeden z pierwszych, gdzie jest pokazana tylko typografia, gdzie jest pokazane, jak są butony, ale nawet jak już tyle mamy z agencji zewnętrznej, gdyby to nam dostarczyła, to jakieś proste formatki, które potem wychodzą na etapie wdrożenia i trzeba je dodać, no to jest łatwiej kolejnemu zespołowi to budować bez odkrywania Ameryki na nowo. I jeszcze jeden QR code, tym razem do polskiego opracowania, chociaż też po angielsku, bo to jest polska firma. Grzech numer 4, zupełnie z innej beczki, z innego świata. Opóźnienie integracji z ERP. Tak jak wspominałem wcześniej, projekty zwinne, a więc takie, jakie przede wszystkim w tej chwili robimy i cieszą się dobrą sławą, to takie, które mają iteracje. Ale integracja z ERP to jest niestety taki temat, gdzie on nie jest sexy. Jest tworzony na backendzie, przez backendowców, nic nie widać. To znaczy, nawet jeżeli programujemy przez miesiąc, to przychodzimy na to demo do klienta i mówimy, no i teraz te XML-e są przepisane do tych tabelek SQL-owych. I to nie jest tak fajne, jak pokazanie, i oto jest nasze nowe homepage albo landing page i wszyscy tam przybijają sobie piątki i się cieszą, tylko to są nudne tabelki, które z jednego nudnego systemu zostały przepisane do innego nudnego systemu i najczęściej pojawiają się tylko problemy, ale nigdy nie ma euforii. Dopiero jak te dane są pokazane na PDP, to jest coś innego, dlatego najczęściej agencje i project managerowie mówią, dobrze, to zacznijmy od tego, żeby było ładnie i zaczynają od landing page'u, zaczynają od PDP, zaczynają od kategorii, stroją tam te wszystkie paddingi i wyglądy, ale nie mamy jeszcze tych danych. I żeby właśnie było tak fajnie, żeby podtrzymać te pozytywne emocje na review, to się opóźnia tę integrację ERP. I project manager bardzo często przesuwa to, bo właśnie z tych problemów, które ja tutaj postarałem się wymienić, to znaczy głównie z tego, że ten system ERP jest, o ile sklep to będzie coś nowego najczęściej, o tyle system ERP w firmie jest już długo. A przez to, że jest długo, to są tam historyczne rzeczy. Historyczne to znaczy takie, że już prawie nikt nie wie, dlaczego one tam są, ale nikt tego nie tknie, bo nie wie, jak to tknie, to co to zmieni. Bo nie ma najczęściej na przykład procesu zarządzania zmianą, a nawet jeżeli on jest, to on po prostu mówi, proszę się skontaktować z dostawcą ERP i on to oceni. A dostawca ERP mówi, o, ale wyście tu już 2 lata nie dzwonili, teraz to my dla nas nie mamy czasu. I to są takie problemy, które jeszcze bardziej przedłużają w czasie. A już ERP żeśmy zepchnęli, bo to nie jest temat sexy, więc robimy go troszkę później. I w efekcie cały projekt się opóźnia. Więc jako project manager, mimo że to nie jest fajne, mimo że nie ma za dużo co pokazać, dobry project manager będzie jak najszybciej chciał mieć zintegrowany ERP. A między innymi również dlatego, że
te dane ZERPA czasami różnią się od tego, co w idealnym świecie zaprojektowaliśmy na stronach przez agencję kreatywną, czy też jeżeli agencja, czy też zespół deweloperski dostarcza też design, no to użył tam najczęściej zdjęć to może jeszcze dobrych, ale atrybutów używa się takich, które wyglądają ładnie, opisów, które wyglądają ładnie. Nie używa się tego, co jest w ERP-ie, a w ERP-ie czasami są takie rzeczy, które nie wyglądają już potem tak fajnie, jak są zaimportowane i trzeba je zmieniać. A zmieniać ich nie można, bo zmienić może to tylko dostawca ERP-a. Więc na pewnym etapie może pojawić się, się dyskusja, to może jednak z tego powodu wrzucimy tam jeszcze w środek PIM i tak dalej. Jak to jest dość późno w projekcie, to zaczyna się ogromny stres na każdym polu i projekt się przedłuża, a nie zawsze projekt się może przedłużyć. Na koniec słaba wydajność ERP. To znaczy, nawet jeżeli mamy ERP i możemy go sobie przetestować, to najczęściej testujemy go tak, ok, łyka 10 zamówień, wpadło. Potem to idzie na produkcję, okazuje się, że wpada 100 zamówień na minutę, ale tego już ERP nie potrafi przetworzyć. I to są kolejne problemy, więc again, lekcja dla project managera to jest najnudniejsza w formie, ale najbardziej ważna rzecz do zrobienia od samego początku. I znowu powołam się na kolegów z prezentacji i koleżanki, kolegę i koleżankę z prezentacji o 10. Bardzo fajnie omówili, jak z tym pracować, jak się do tego przygotować i do tej integracji, więc nie będę tutaj powtarzać. Wszystkie prezentacje są nagrywane, więc będzie można sobie jeszcze raz do tego wrócić w internecie. Grzech numer trzeci. Jeszcze znowu zupełnie innej bajki niż ERP. Nadużywanie gotowych rozszerzeń Magento. To jest wielka pokusa nie tylko dla klienta, nie tylko na etapie oferty, ale również dla project managera. Przecież jest na to rozszerzenie, zainstalujmy ją, temat zamknięty. Co niestety bardzo, bardzo rzadko jest prawdą. Ale nadal brzmi na tyle atrakcyjnie, że bardzo często duplikujemy funkcjonalność, którą można wyklikać gdzieś tam w Magento poprzez po prostu instalowanie rozszerzenia. Bo skoro jest na to rozszerzenie, Google je wypluwa gdzieś tam na pierwszym miejscu wyników, to znaczy, że tego natywnie w Magento nie ma. Ale po pierwsze to nie zawsze jest prawda, bo mogło być dodane. Po drugie, bardzo często jest w Magento taka funkcja, którą można wyklikać i osiągnąć prawie to samo, albo nawet jeszcze więcej, albo zmieniając troszeczkę proces to, o co nam chodzi i nie instalować tego rozszerzenia. A jak już musimy zainstalować to rozszerzenie, to pamiętajmy, że to rozszerzenie może mieć kod kiepskiej jakości, więc trzeba zaplanować w całym tym projekcie audyt tego. Wczoraj na prezentacji Vinay pokazywał dla deweloperów takie hipotetyczne zadanie, gdzie jedno z rozszerzeń dodawało komendy do komend Magento, ale jednocześnie sprawdzało licencję, ale na tyle nieudolnie, że nie trzeba wykonywać było tej komendy, tylko dowolną komendę Magento, a licencja i tak była zawsze sprawdzana, co spowalniało każdą jedną komendę. I to był może przykład hipotetyczny na potrzeby prezentacji o egzaminach, ale my dokładnie mieliśmy ten sam problem. Dostaliśmy od klienta wtyczkę licencjonowaną płatności, która powinna działać tylko w checkoucie, ale sprawdzała swoją licencję na każdej stronie produktowej, na każdej stronie kategorii, spowalniając ładowanie każdej z tych stron o 300 milisekund. Niby mało, ale jest to dwa razy więcej niż my potrzebujemy na załadowanie całej strony. Więc tutaj zaplanowanie tego budżetu i świadomości, że trzeba będzie przejrzeć cały ten kod tego rozszerzenia jest bardzo, bardzo ważne. No i wreszcie to, co tutaj zaznaczyłem jako pozorną oszczędność. Jeżeli to jest rozszerzenie, które dostarcza pewnych funkcjonalności na frontendzie, tak, w warstwie Store View, to istnieje pewne ryzyko, że skoro my i tak modyfikujemy cały ten sklep, żeby był unikatowy, tak? No nikt nie stawia w dzisiejszych czasach poważnych sklepów na Lumie, tylko jednak deweloperzy są od tego, żeby zmieniać tą warstwę prezentacji, więc będą musieli siłą rzeczy zmienić również warstwę prezentacji tego rozszerzenia, które kupujemy. Jeżeli 90% funkcjonalności tego rozszerzenia to jest właśnie ten frontend, który my i tak musimy przepisać, no to jest pozorna oszczędność. Kupimy to rozszerzenie za 250 euro, a potem i tak będziemy musieli zaangażować kolejne 80-100 godzin, roboczogodzin do tego, żeby je poprawnie dostosować. Co jest pułapką, bo być może ono właśnie ma jeszcze nie wszystkie funkcjonalności albo za dużo funkcjonalności, których potrzebujemy i lepiej jest po prostu od razu zaplanować, że robimy
to, co klient potrzebuje jako jedną z normalnych funkcjonalności, którą programujemy jako zespół deweloperski i tyle. Wtedy mamy pewność, że dostaliśmy to, co chcemy, a budżetowo być może wyjdzie na to samo. Grzech numer dwa, presja czasu. Kto z nas nie był w tej sytuacji choć raz? Bardzo często pojawia się takie zapytanie, że musimy mieć ten sklep przed świętami. Mamy powiedzmy marzec, ale musi być na święta gotowe. No i to brzmi realistycznie. Firma jest fajna, oferta jest fajna, wszystko poszło ok. Dopada nas efekt studenta. Efekt studenta to taki efekt, gdzie sesja jest dwa razy w roku. Ona teoretycznie sprawdza to, jak systematycznie student się uczył, ale ja będąc studentem nie uczyłem się systematycznie, tylko uczyłem się przez parę nocek przed sesją. I tak każdy release wygląda. Nawet jak jest podzielony, zauważyłem przynajmniej z tych projektów, które nie tylko my realizujemy, ale i koledzy z innych agencji, nawet jak mamy te iteracje i spotykamy się co drugi tydzień i to są już takie małe sesje egzaminacyjne, to mimo wszystko gdzieś tam jest ta tendencja odkładania grubych tematów na koniec. I potem są te święta i przychodzi ta decyzja, ok, to żeby zdążyć, to rezygnujemy z testów, rezygnujemy z test case'ów, nie dokumentujemy rzeczy, po prostu obcinamy to wszystko, bo teraz nadszedł czas pracy. I powstaje produkt, ale on nie jest doskonały. On być może działa, ale prawdopodobnie on tych świąt nie przeżyje. To znaczy przyjdą ludzie, a to jest tak naklepane, że i tak bardzo powoli będzie działało i nie zrealizuje swoich celów biznesowych. Co więcej, agencja, która to musi potem albo chce dalej utrzymywać, i tak będzie się w tym musiała męczyć. A w dodatku bardzo trudno sprzedaje się, ja to przynajmniej wiem, albo bardzo trudno się uzasadnia jako project manager, że tą pracę, co teraz przez pół roku żeśmy robili, wywalamy do kosza, bo jest kiepskiej jakości, bo chcieliśmy iść online i zrobimy ją teraz jeszcze raz. Okej, fajnie, po godzinach chyba. Więc to jest... Again, mówiłem, fajna jest ta prezentacja, bo nie muszę mówić, jak sobie z tym radzić. Każdy wie, że jest ta presja czasu. Unikajmy jej, jak możemy. Pracujmy, jak ci studenci utopijni, którzy codziennie, systematycznie się uczą, wtedy problemu nie będzie i będzie płynniej. Okej, 7 grzechów, ale problemów jest troszkę więcej, więc zanim jeszcze przejdę do tego pierwszego i największego, to szybko wspomnę 3 rzeczy, które nie dostały się na listę 7 grzechów, ale również są wielkimi pułapkami. Project manager, który sam z siebie poprawia UX. To jest wielki błąd, ale jednocześnie bardzo, bardzo często spotykane. Jesteśmy na demo, może niekoniecznie project manager, ale stakeholderzy. Ten checkout nie może tak wyglądać, musimy to zmienić, bo ludzie tego nie zrozumieją, ale nie na podstawie tego, że wiemy, że ludzie tego nie zrozumieją, bo tego sklepu nie ma online, ale nie, tak nie może być, bo coś tam. Tak długo jak to jest wyciągnięte z własnej opinii, to nie ma szans zadziałać. Rada dla project managerów, opóźniać tego typu decyzje na późniejsze fazy, gdzie już mamy szansę przetestować to na żywym organizmie, zrobić jakieś AB testy. Tym bardziej, że to, co dla jednego człowieka wydaje się mega, mega innowacyjne i fajne, potem się nie sprawdza, bo też no, UX taki jest. To miało być krótkie wspomnienie. Druga, ignorowanie kultury DevOps. Bardzo często w tej chwili projekty nadal są tak tworzone, że w fazie developmentu, tworzenia tego projektu, nie wiemy jeszcze, jak on będzie uruchamiany. Nie mamy tego środowiska, bo ono zostanie później jeszcze dostarczone, wykupione, bo to dostarczy jakiś zewnętrzny vendor. Nie mamy w ogóle ludzi, którzy patrzą na to, nie jak to jest napisane, ale jak to będzie działało. Więc w efekcie testy na tych serwerach produkcyjnych możemy zrobić znowu w
późnej fazie projektu, jak tam coś nie zadziała, jak się okazuje, że ten dostawca hostingu jednak nie obsługuje takich serwisów, na których my założyliśmy, że będziemy działać, nie możemy użyć takich cache, albo nie możemy użyć takiego systemu wyszukiwania, bo jego po prostu nie ma w ofercie, to jest trochę późno na to, żeby to zmieniać. Jeszcze gorzej, jeżeli pracujemy dla klienta i project manager dowiaduje się, że no ale już jest podpisana umowa z hosterem, nie możemy już jej teraz zmienić, musicie się nauczyć z tym żyć. I trzeba przerabiać bardzo duże części projektu i to jest mega, mega pułapka. Dlatego w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo ważne jest, żeby jak najbardziej zbliżyć to środowisko deweloperskie do produkcyjnego i poznać je w miarę wcześniej, bo wtedy deweloperzy albo inżynierowie DevOps, którzy mogą być też częścią zespołu, zidentyfikują sobie, że jest takie ryzyko i będą je na odpowiednim wczesnym czasie terminie minimalizować. I project manager przede wszystkim musi tu zadbać, żeby taka osoba częścią zespołu była, przynajmniej jako zewnętrzny konsultant albo ktoś dochodzący, ale żeby był od samego początku i walidował też te wszystkie pomysły. Bo inaczej, znowu, nawet jeżeli uda nam się uruchomić ten sklep na święta, to może on nie wytrzymać tego ruchu. A są też rzeczy, których nie przewidzimy. Nagle jakaś promocja albo gdzieś tam wylistują nasz sklep na wykopie, bo zrobiliśmy fajną literówkę i ten sklep nadal powinien to wykorzystać, tą szansę, a nie po prostu się na tym wyłożyć. I trzeci błąd, który często nam się zdarza, bo my pracujemy w Scrumie, to postawić klienta, ponieważ project manager czasami mówi, a to ja jako project manager zostanę Scrum Masterem. No ale kto zostanie product ownerem? No to product ownerem zostanie ta osoba, która najwięcej wie o biznesie, taki ma business insight. No to weźmy kogoś ze strony klienta, tak? Weźmy kogoś biznesowego i postawmy go tam jako product ownera. To jest fajne, bo ten business insight jest naprawdę dobry. Problem jest tylko taki, że ten experience Scrum, nawet jeśli jest, to Scrum jest frameworkiem, a więc czymś, co jest tylko takim szablonem, ale każdy go troszeczkę inaczej interpretuje. I zanim się ten zespół deweloperski z tym project ownerem i ze Scrum Masterem, czy też project managerem w roli Scrum Mastera dogada, to mija troszeczkę czasu i to troszeczkę zgrzyta. Co więcej, to jest troszeczkę odkrywanie koła na nowo. Ten product owner chce mieć te wszystkie historyjki jako użytkownik, chce mieć możliwość dodania, nie wiem, bluzki do koszyka. No fajne, ale to jest oczywiste. Zespół deweloperski nie potrzebuje tego dialogu, bo to nie jest najczęściej, chyba że to jest rzeczywiście pierwszy e-commerce, ale najczęściej to nie jest pierwszy e-commerce wdrażany, więc 90% drogi, albo może przynajmniej 70% drogi, szybciej sobie poukłada sam w głowach, jak to zrobić. A to może dogadać się tylko z project managerem, który decyduje, w jakiej kolejności są te elementy poukładane na backlogu. A z drugiej strony, no to jak teraz powiedzieć, no tak, project manager, gdyby to był klient i powiedzieć klientowi, tak, fajnie, że to poukładałeś, wiemy, że masz takie projekty, my to i tak zrobimy inaczej, no to po prostu jest pułapka, która nie działa. No i wreszcie dochodzimy do największego chyba matki wszystkich tych problemów wcześniejszych, złej komunikacji. Bo nie ma chyba większego problemu, nie tylko dla project managera, ale i dla zespołu i generalnie całego projektu, jak komunikacja oparta na zasadzie głuchego telefonu, czyli ja mówię mojemu project managerowi, żeby się skontaktował z tamtą agencją, żeby poprawiła ten headline, bo nam się nie mieści, a menadżer tamtej agencji skontaktuje się z tamtym zespołem i zaczyna to przekazywać i to wszystko wraca, to się po prostu nie uda. Brak realnego feedbacku. Często się tak zdarza, że mamy te spotkania feedbackowe, ale jednak na tych spotkaniach feedbackowych osoby zaangażowane w projekt nie pojawiają się. Pojawiają się, to znaczy więcej się ich pojawia w tych późniejszych fazach projektu, kiedy zbliżamy się do deadline'u, a nie na początku, bo mają też inne obowiązki, bo może te pierwsze spotkania są nudne. Więc bardzo ważne jest ten feedback podtrzymywać od samego początku, pilnować go, pracować z zespołami wszystkimi po jednej i po drugiej stronie, żeby mieć ten feedback. Ale ten feedback musi być po pierwsze konstruktywny i po drugie nieagresywny. Co to jest agresywny feedback? To jest taki feedback, kiedy na planowaniu mówimy sobie, przez najbliższe 2 tygodnie będziemy pracować nad stroną produktu i na tej stronie produktu będzie galeria i będzie guzik do dodawania do koszyka, tak? Po czym przechodzimy na feedback i ktoś mówi, no ale gdzie są komentarze?
No ale to nie był ten... Ale gdzie są komentarze? Komentarze są ważne i to mamy takie feedbacki i to się nakręca. Jak to są stakeholderzy i project manager tego nie potrafi tak fajnie wyciszyć, to jest to duży problem dla zespołu deweloperskiego, bo zamiast mieć zespół deweloperski bardzo chętnie dowozi rzeczy, ale bardzo nie lubi obrywać za nie swoje i project manager tutaj, czy Scrum Master powinien pracować z project managerem, żeby ten taki negatywny feedback, że to jest źle, tamto jest źle, przynajmniej we wcześniejszych fazach projektu przekuwać na to, że o, tutaj jeszcze są takie rzeczy, które być może w następnych iteracjach sobie po prostu poprawimy. To zupełnie inaczej jest odbierane przez nas deweloperów, tu mówię akurat jako deweloper. Oczekiwania, to już mówiłem przy ofercie i coś, co dla nas, mnie to zaskakuje, bo ja generalnie jestem programistą, a więc też taką człowiekiem mało międzyludzkim, ale tej brak relacji międzyludzkiej jest dużym problemem w projekcie. Zauważyliśmy, że tam, gdzie nasi klienci personalnie znają zespół i wiedzą, czym oni się interesują, co tam robią na co dzień, komuś tam się urodziło dziecko, to jest ten projekt się lepiej udaje, o dziwo. Więc jeżeli project manager ma możliwość odcięcia się od tego głuchego telefonu, jeżeli zespół jest na tyle otwarty, żeby rozmawiać też z innymi zespołami, czy u klienta, czy z osobami odpowiedzialnymi za sklep, tak po prostu, to jest bardzo dobre dla projektu i każdemu to polecam. I ostatni błąd, brak retrospektyw. My mamy taki problem i wierzę, że też dużo innych firm ma taki problem, że to demo jest dość obszerne i czasami jest na tyle obszerne, że nie mamy już czasu na to, żeby po tym demie jeszcze chwilę podyskutować o tym, co w całej tej iteracji dwu- czy trzytygodniowej zrobiliśmy dobrze, a co moglibyśmy zrobić lepiej. A to jest bardzo ważne spotkanie, bo to też polepsza relacje i może nawet to jest takie amerykańskie mówić, że to wyszło super i tamto super i nam Polakom super wychodzi narzekanie i dobrze jest zrobić, mimo że to są dość toksyczne spotkania, warto je robić, ale warto też identyfikować nie tylko, że to jest źle, tamto jest źle, ale co my możemy teraz przez następne 3 tygodnie robić inaczej, żeby już to nie było w ten sposób złe. Jak to wdrożymy w komunikację również, w całym zespole, z project managerem również, to bardzo fajnie owocuje w wydajności całego zespołu i w takim parciu do przodu, to potrafi też zamknąć właśnie ten agresywny feedback. Wszystkie takie rzeczy potrafi wyciszyć albo w ogóle naprawić i wtedy projekt działa lepiej. A to nie tylko ja twierdzę, a to jest wykres z Instytutu, można sobie tutaj PMI, więc wszędzie tam, gdzie jest efektywna komunikacja, projekty udają się. Nie wszystkie, nie jest to panaceum na wszystko, natomiast to, co ja tutaj pokazałem, może być też oczywistą oczywistością dla was wszystkich, ale ja wierzę, że jak te 7 problemów z każdego projektu Magento uda się nam usunąć, to dopiero to będzie i tak super lepiej, a wtedy będę mógł zrobić następną prezentację o takich jeszcze bardziej przyziemnych rzeczach, które gdzieś tam w projektach się zdarzają. Ale te 7 to jest must, to musi po prostu być naprawione, żeby nam się lepiej programowało, tworzyło i żeby sklepy były bardziej efektywne. Dziękuję.